Dzisiaj w Ewangelii przeczytamy o tych, którzy trudzą się w pocie czoła i sieją, oraz o tych, którzy mniej się nieco trudzą i zbierają to, co inni posiali. Będzie to czwarty rozdział Ewangelii Jana, fragment, który jakby troszkę wyrwany jest z kontekstu rozmowy Jezusa z Samarytanką. Oczywiście zaczniemy od przeczytania tego fragmentu. Kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, właśnie wrócili z rynku jego uczniowie, którzy przynieśli coś do zjedzenia i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Zastali go w takiej dziwnej sytuacji. Wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. No i przejdziemy do zdania 31. No i natenczas prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, czyli nauczycielu, jedz, zjedz coś. A on odpowiedział im: ja mam pokarm do jedzenia, którego wy nie znacie. Mówili więc uczniowie do siebie nawzajem: czy ktoś przyniósł mu jeść? Jezus powiedział im: moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał, i wypełniać jego dzieła. Czy nie wy mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście swoje oczy i przypatrzcie się polom, że są już białe, gotowe do żniwa. A żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie. Albowiem prawdziwe jest to słowo, że kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym wy się nie trudziliście. Inni się trudzili, a wy korzystacie z ich trudu. Apostołowie, jak to zwykle ludzie, praktyczni, troszczą się o to, co będą jeść, co będą pić. No, konsumpcja jest dla nich ważna. Trochę tak jak Marta z tej opowieści Jezusowej, z tej historii, jak to Jezus odwiedził Martę i Marię oraz Łazarza, ich brata. No i oczywiście Marta pobiegła do kuchni, żeby coś przygotować wykwintnego do zjedzenia, co by połechtało mile kubki smakowe. No i tam siedziała w tej kuchni, ciężko pracując. A Maria siedziała u stóp Jezusa i słuchała uważnie, co miał do powiedzenia. Ja nie sądzę, żeby tam nie było nic na stole. Myślę, że coś było, bo zawsze w każdym domu tak ad hoc coś jest w lodówce. No, wtedy nie było tych lodówek, ale zawsze coś tam jest do zjedzenia. Natomiast Marta była prawdopodobnie perfekcjonistką, no i chciała przygotować coś ekstra, tak żeby zasłużyć na jakąś może specjalną pochwałę. Więc troszczyła się o to sprawy materialne, codzienne, które i dla nas stają się, a może dla nas szczególnie, stają się tymi sprawami najważniejszymi. Liczy się to, co jest w misce i garnku, liczy się samochód, dom, praca, byle dobra oczywiście i dobrze płatna, no i to wszystko, co można za nią kupić, za te pieniądze, które się zarobi. Samochód, dom, jak już mówiłem, telewizor, meble, sprzęty jakieś domowe i tak dalej, no i oczywiście zagraniczne wakacje koniecznie. No i wtedy prawdziwe cele chrześcijaństwa schodzą na dalszy plan, na drugi plan. Ja nie mówię, że nieważne są sprawy takie codziennego bytu. No tego nie powiedziałem i nigdy tak nie powiem, bo przecież coś trzeba jeść. Ale liczą się priorytety. Co jest na pierwszym miejscu, a co jest na dalszych miejscach, co jest na kolejnych miejscach. I obawiam się, że dziś, jeszcze bardziej niż to było 2000 lat temu, liczy się to, co wsadzimy do garnka, właśnie ten konsumpcjonizm. To jest na pierwszym miejscu materializm. Drugie, co tutaj widzimy w tym fragmencie, że Jezus wyrzuca tym wielkim apostołom, wielkim, biorę tutaj w cudzysłów, że wy po prostu nie znacie tego pokarmu Bożego. Już tak długo ze mną chodzicie, no myślę, że już tutaj tak na tym etapie z rok chodzili albo jakiś dłuższy czas. Przypominam, że chodzili z samym Jezusem, z samym Bogiem wcielonym. Oczywiście my też mamy Jezusa między sobą,
ale w postaci Ducha Świętego. Natomiast oni mieli go fizycznie, namacalnie, że tak powiem. Słuchali, patrzyli w oczy mu, on z nimi rozmawiał, nauczał, mogli go w każdej chwili zapytać, usłyszeć odpowiedzi i tak dalej, wyjaśnić, jak czegoś nie rozumieli. Chodzili z samym Jezusem i mimo tego no nadal nie znali tego Bożego pokarmu. Tego Bożego pokarmu. Tym Bożym pokarmem jest Słowo, które wychodzi z Bożych ust. Tak jest, tak naucza Słowo Boże. Wreszcie po trzecie, apostołowie potrafią się zatroszczyć o sprawy bytowe. No, widać to w ich zachowaniu. Tak, idą do miasteczka, tam coś trzeba kupić do jedzenia. Potem patrzą na pola, gdzie zboże już bieleje, jest dojrzałe do zrzęcia. Więc dobrze wiedzą, jak przeżyć, jak się ustawić, jak zasiać zboże, jak je potem zrząć, zmielić, upiec z tej mąki pyszny chlebek, pachnący i ciepły i chrupiący. Wiedzą wszystko dobrze, jak to zrobić, jak się ustawić w życiu. Ale Jezus, w odróżnieniu od nich, bardziej dba o plon duchowy niż o te plony pochodzące z ziemi. Dla Jezusa ważniejszy jest plon duchowy i to jest jego pokarm. No i po czwarte, kolejne, werset 36. Mówi o tym, że żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon do życia wiecznego. Tak więc widzimy, że z tego, co tutaj nas naucza Słowo Boże, że choćby ktoś, nie wiem jak dobrze sobie radził w tym życiu tutaj na ziemi, jak dobrze się ustawił, jak dobrze sobie potrafił dogodzić, dostatnio żył i tak dalej, to za to nie dostanie nagrody w niebie. To nie będzie tak, że przyjdzie do nieba i powie, no ja tu dobrze żyłem. A jak dobrze? No miałem dobrą pracę, niezłą płacę, dobre pieniądze, mogłem się za to dobrze ustawić w życiu, kupić samochód, wybudować dom, coś tam jeszcze, nie wiem co. No tak mówię, wakacje zagraniczne. No i chciałbym teraz dostać za to jakąś nagrodę. No nic w Biblii nie jest napisane, żebyśmy dostali jakąkolwiek nagrodę za to, że jesteśmy tak życiowo zaradni i potrafimy się dobrze ustawić. Ktoś nawet powiedział, że jedyne pieniądze, jakie możemy ze sobą zabrać po śmierci do nieba, to są nie te pieniądze, które żeśmy tutaj zręcznie zarobili, ale te, które żeśmy tutaj rozdali ludziom potrzebującym. Ten prawdziwy bank jest w niebie, nie tutaj na ziemi. Oczywiście rozdawanie potrzebującym, no to jest jeszcze inny temat, bo to też nie chodzi o to, że już widzę może niektórych szyderców, którzy będą mówić, przecież nie o to chodzi, żeby stać na ulicy i rozdawać tam przechodniom, którzy potrzebują. Tak, no pewnie, że nie chodzi o takie rozdawnictwo, ale to będzie może na inny temat. No i wreszcie po kolejne, po piąte już. Jeden sieje, werset 37, a drugi zbiera, po to, żeby oboje mogli się razem cieszyć. Ewangelia mówi w tym miejscu, jak być powinno, a nie jak jest w rzeczywistości, w realu. Bo we współczesnym, takim zdegenerowanym, moim zdaniem, zdegenerowanym chrześcijaństwie konsumpcyjnym jest zupełnie inaczej. Siewca nie współpracuje ze żniwiarzem i nie cieszy się z jego plonów, bo zazwyczaj żniwiarz rywalizuje z siewcą, no i nierzadko podkrada jego owoce. Bo siew i trud i praca, która nie przynosi zysku, jest tutaj w tym świecie uważana za jakieś może marnotrawstwo, stratę energii, czasu, funduszy i tak dalej. No przecież ten, który głosi Ewangelię, na tym najczęściej nic nie zyskuje. Tak, no, tak jak siewca, który pobiera te ziarno gdzieś tam ze spichlerza, czy z jakiegoś worka, czy z czegoś, bierze te dobre ziarno, które przecież można by było zemleć i upiec chleb, przeznaczyć na taki cel, on je wyrzuca, wrzuca je do ziemi, gdzie ono po prostu zgnije. No, zmarnuje się, tak można powiedzieć, i przez pół roku nic tam nie będzie na tym polu. Dopiero później zacznie po kilku miesiącach kiełkować, aż w końcu wypuści plony, no i można będzie je zebrać. No ale wydaje się, że ten siejący w pocie czoła siewca no, nic nie zyskuje. No, rozrzuca ziarno bezowocnie, no i nic z tego nie ma.
No i tak rzeczywiście często jest. No, widać to przecież wszędzie. No, na przykład ewangelizacja internetowa. No, przecież nie jest tak, że ktoś głosi Ewangelię w internecie, no tak jak ja, no ale są też inni głosiciele, którzy, czy ewangeliści, którzy też głoszą Ewangelię. Nie polecam tutaj nikogo konkretnego, bo są też i tacy, którzy no niby to głoszą Ewangelię, ale tak naprawdę fałszują tę Ewangelię, ale to też jest inny temat, więc skupię się na tych. No i co? I przecież nikt nie nawróci się po 5 minutach słuchania jakiegoś wykładu, czy pogadanki, czy kazania, tak? I nie zadzwoni do tego mówcy, który głosi Ewangelię, że chciałby się nawrócić, bo usłyszał takie słowo. No, ja myślę, że to jest tak jak z siewcą. To ziarno zostanie wysiane i ono musi wpaść na glebę żyzną, no i tam wykiełkować i po jakimś czasie, nieraz długim, no, przynosi jakiś plon, tak? I nie jest ewangelizacją też, czy głoszeniem Ewangelii, jak jakiś kościół, zbór, czy jeszcze coś, ktoś inny urządza jakiś na przykład no, koncert, czy tak zwaną ewangelizację, tam przyjeżdża jakiś mówca, powie godzinne kazanie i wezwie ludzi do nawrócenia, do wyjścia do przodu, tak? No i wychodzą ludzie i się nawracają. Zawsze ktoś tam się nawróci, albo to jest jedna osoba, albo kilkanaście, a zdarza się, że i więcej. Ale to też nie jest ewangelizacja stricte, bo ci ludzie przecież nie nawrócili się po posłuchaniu jednego kazania. Jak ktoś jest ateistą i usłyszał jedno kazanie, to ja idę o zakład, że on się nie nawróci w 5 minut. Tak? Tam przychodzą ludzie, którzy już gdzieś albo coś słyszeli, może w internecie, albo gdzieś byli zaproszeni, może też do przyjaciół jakichś chrześcijan, zobaczyli, jak oni żyją. I z tego życia też, to jest też ewangelizacja, zobaczyli, jakie jest chrześcijaństwo, jacy są ludzie, jacy są prawdziwi chrześcijanie. Gdzieś coś posłuchali w internecie, może tak jak właśnie ja tutaj nauczam, czy głoszę Ewangelię. No i to kiełkowało przez tygodnie, miesiące, może czasem i lata. No i potem przyszli na taką ewangelizację, która de facto jest, to są żniwa. To nie jest ewangelizacja, to są żniwa. No i tam po godzinie jacyś ludzie się nawrócili, którzy wcześniej zostali już zewangelizowani. Te ziarno już wykiełkowało i było gotowe do zebrania. A więc to nie jest taka stricte ewangelizacja. Jakiś może przykład właśnie, że w dzisiejszych czasach nie ma już tego współdziałania, tak jak postuluje tutaj Ewangelia, między siewcą a żniwiarzem, także obaj się cieszą. Z naszego podwórka ktoś pracowicie pracował i żniwował. Znowu przez lata zasiewał, ziarno kiełkowało i żniwował. I znowu siał i żniwował, aż ktoś inny przyszedł z odległego miasta, o 40 kilometrów oddalonego, ze zboru zielonoświątkowego, powiesił czapkę na wieszaku i powiedział: to je moje. No i pozanurzał jeszcze dla pewności ludzi w wodzie, żeby nimi zawładnąć, no i przywiązać do zboru, no i żeby oni potem płacili dziesięcinę. Tak dzisiaj wygląda to, co niektórzy nazywają łowienie rybek w cudzym stawie. Jeden sieje, a drugi kradnie często jego zasiew. No a potem te pieniądze idą na utrzymanie zboru, budynków, pastora i całej tej zorganizowanej formy religii, a nie na inne takie prawdziwie zbożne cele. No i na koniec chciałbym was jednak zachęcić, żebyście się nie zniechęcali, bo nagroda wasza wielka jest w niebie. Za to, co zasiejecie tutaj na ziemi, w pocie czoła, pod krew i łzy, tak można to nazwać. Choć niektórzy właśnie tak, jak w tym przykładzie, odbiorą swoją nagrodę już na tej ziemi. Jakieś może też pouczające przykłady. Przykład pierwszy, misjonarza, który pojechał dawno temu gdzieś tam do Afryki, już nie pamiętam, może to była Amazonia, a może to były jakieś dzikie kraje azjatyckie. W każdym razie pojechał tam na misję i przez 12 lat głosił Ewangelię. I przez 12 lat jego ciężkiej pracy i siania ziarna nawrócił się, nikt się nie nawrócił, oprócz jednego chłopca, 12-letniego. Taki chłopiec się nawrócił. No i po 12 latach ten misjonarz, no nie widząc specjalnie jakichś spektakularnych owoców, wrócił do Anglii, bo stamtąd pochodził, zasmucony i rozczarowany efektami pracy
swojej, po to, żeby zapomnieć o tym epizodzie ze swojego życia. No i minął znowu jakiś czas, dość długi, ponoć 20 lat, i z światu biegła wiadomość, dotarło też do niego, że właśnie w tym afrykańskim, czy jakimś tam kraju, plemieniu nastąpiło wielkie przebudzenie duchowe i że wielu ludzi się tam nawraca i tak dalej. I nawet w tym czasie przyjechał misjonarz właśnie z tamtego afrykańskiego rejonu, z tego kraju, tutaj, żeby gdzieś tam wygłosić jakiś odczyt czy kazanie. I on, ten misjonarz, ten z Wielkiej Brytanii, ten Anglik, poszedł właśnie na to spotkanie z tym misjonarzem z Afryki i tam ku swojemu zdziwieniu po jakimś czasie odkrył, że to jest właśnie ten 12-letni chłopiec, który się wtedy 20 lat temu nawrócił, a teraz w kwiecie wieku jako misjonarz przyjechał tutaj, bo tam właśnie jest wielkie duchowe przebudzenie, na czele którego on też tam stał, ten właśnie 12-letni chłopiec. Choć te ziarno zasiewał przez całe długie lata ten angielski misjonarz. Albo inna historia. Innego misjonarza, który też pojechał gdzieś tam do Afryki, czy do jakiegoś innego kraju. No i tam pracowicie zasiewał ziarno Słowa Bożego, a nawet i wybudował kościół. No ale jakoś nikt nie przychodził do tego nowo zbudowanego kościoła. No, aż do czasu, kiedy spotkała go osobista tragedia, bo zmarł jego syn, jeszcze dziecko. No i ten misjonarz był w ciężkim stanie, w żałobie. Wylał dużo łez, potoki łez. Bardzo płakał, ubolewał. No i nagle po tygodniu czy dwóch do jego kościoła zaczęli przychodzić masowo ludzie, tubylcy. Ku jego zdziwieniu i zaskoczeniu. Dlaczego tak nagle? No i zapytał o to, no i jak się dowiedział od nich, powiedzieli mu, że biały człowiek wylewa takie same łzy jak my i płacze tak samo jak my. I dlatego przyszliśmy. No i jeszcze na koniec jedna historia misjonarza, który wrócił też z dalekich krajów misyjnych, być może też z Afryki, gdzie owocnie pracował przez 40 lat, przez całe swoje życie, bardzo owocnie, można powiedzieć, odniósł wielkie sukcesy, nawróciło się wielu ludzi, pomógł wielu ludziom, zbudował jakąś tam szkołę, nauczył ludzi czytać, pisać, wielu nakarmił, wielu wyleczył, bo też znał się trochę na takiej nowoczesnej europejskiej medycynie, więc odniósł tam wielkie sukcesy w ewangelizacji, w pomaganiu tym ludziom. Nakarmił też wielu, bo ściągał tutaj pomoc gdzieś tam z Europy czy z Ameryki, nie wiem skąd on tam był. W każdym razie po 40 latach swojej ciężkiej, wytężonej pracy i poświęcenia wrócił na stare lata, na emeryturę do swojego ojczystego kraju. No i kiedy pociągiem, to było w dawnych latach, kiedy wracał pociągiem, przez okno zobaczył tłumy na dworcu wiwatujące, orkiestra grała jakąś pieśń. No i kiedy otworzył drzwi, tłumy wiwatowały i tam kwiaty leciały i tak dalej. Ale po pewnym czasie zauważył, oczywiście wzruszył się, że na taki widok, ale po chwili zauważył, że to nie w jego kierunku lecą te kwiaty i te wiwaty są dla kogoś, kto wysiadał z sąsiednich drzwi, z sąsiedniego przedziału, bo w tym samym czasie skądś tam przyjechał jakiś polityk, wielki polityk, wielce czcigodny, oczywiście też pewnie tak samo zasłużony, jak i ten misjonarz. No i jak to zwykle bywa z politykami, którzy są pełni służby i wytężonej pracy dla dobra nas wszystkich, o czym chyba wiecie. No i ten misjonarz spojrzał na to i bardzo się zasmucił, no rozczarował i też tak jakby zmieszał trochę w sobie, no bo myślał, że to jest na jego powitanie, a okazało się, że na jego powitanie nie wyszedł nikt. Wrócił więc no, do domu, ale kiedy tak szedł, usłyszał taki głos jakby z nieba.
ty jeszcze nie jesteś w domu, ty jeszcze nie wróciłeś do swojego domu. No i być może też tak będzie i z tobą, drogi słuchaczu czy słuchaczko, i z twoją służbą, bo właśnie tak jest z moją. Ale ja wiem, że jeszcze nie wróciłem do domu, że jeszcze nie jestem w domu i służę nie ludziom, lecz Bogu. Szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa?